To chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak to jest, czy diabeł nam przeszkadza w modlitwie? Pod, wiele osób podjęło się nowenny pompejańskiej w tym czasie, w którym to nagrywam. Czy diabeł w ogóle miesza w życiu całym, gdy ty się podjąłeś tej nowenny pompejańskiej, gdy się podejmujesz solidnej modlitwy? Tak, na takie pytanie chciałbym odpowiedzieć. Czym to jest zmotywowane? Dwoma rzeczami. Dwie rzeczy mnie zmotywowały do odpowiedzenia na to pytanie. Pierwsza. Niedobra tendencja w świadectwach, które, yy, które do mnie dochodzą o nowennie pompejańskiej. Za dużo tam jest skupienia na właśnie szatanie, na diable, yy, nie na Panu Bogu. Tak, jakby nowena pompejańska była głównie walką z diabłem. Owszem, też jest. Tylko chciałbym Was zachęcić, żebyście nie skupiali się na tym zbyt mocno. Owszem, żeby to też gdzieś było w Waszej głowie, że po prostu będziecie mieli walki. Ale pamiętajcie, że w, i w tych świadectwach, żeby świadectwa były chrystocentryczne, żeby nawiązywały do Maryi. I oczywiście też możecie swoje walki, ale to nie jest główny temat. Jeżeli to się gdzieś powiela i dominuje, to to nie jest dobre. To jest jakby, idziemy w pewną skrajność, że wszystko zrzucamy na diabła i wszędzie go widzimy i się na nim skupiamy. No, to, to jest mu na rękę, jak my się zbyt mocno na nim skupiamy. Wiecie, ja nie jestem takim, żeby negować istnienie Jego. Wiecie, że na tych transmisjach właśnie o 20.30 na Różańcu i po różańcu na modlitwach są pewne elementy modlitwy uwolnienia. Ja o, rozmawiam o tym z moim biskupem Andrzejem, rozeznaję co mogę, czego nie mogę. Staram się, żeby to było bezpieczne i w takiej mierze, w jakiej ja mogę, nie będąc egzorcystą. Więc jestem daleki od tego, żeby żeby negować jego istnienie. Ale z drugiej strony trzeba mieć pewien dystans do tego. To jest jedna rzecz, która mnie natchnęła do powiedzenia, że owszem, na nowennie pompejańskiej działa diabeł, on będzie wam przeszkadzał, ale nie skupiajcie się na tym zbyt mocno. I druga rzecz, która mnie natchnęła, to ostatnio, ostatni film bardzo głośny, który wyszedł, w którym Taka, taka druzgocąca i taka oburzająca rzecz, była jakby w całe zło zrzucić na szatana, to wszystko przez niego. I też nie można tak robić. To nie jest tak, że, że nasz grzech to jest w 100% odpowiedzialność diabła i my już nie ponosimy odpowiedzialności. To jest nasza decyzja. On nas kusi, on nas nęci. On zwłaszcza przecież księży też dopada, no bo oni są pierwszymi, którzy mają nawracać, mają głosić. Mają być podporą, mają być autorytetem, ale w dalszym ciągu to nie jest tak, że w 100% na diable spoczywa odpowiedzialność. A zatem, odpowiadając na pytanie, czy diabeł będzie cię zniechęcał do tego, byś odmawiał nowenę pompejańską? Tak, bardzo. Czy to jest główny wątek noweny pompejańskiej? Nie, nie jest to jest główny wątek. Czy trzeba uwielbiać i patrzeć na Boga, na Maryję? Tak. I wtedy. Jak się przybliżymy do Boga, on od nas ucieknie. Chciałbym, żebyście w ten sposób przeżywali swoją modlitwę, pogłębioną modlitwę, nowennę pompejańską i tak patrzyli też na walkę duchową. Walka duchowa jest też z naszym egoizmem, walka duchowa jest ze strukturami zła w Twojej rodzinie, w świecie. To trzeba po prostu, nawracając się, pewien system przepracować, który wokół Ciebie narósł. Rozbić go to jest trudne. Ja by oczywiście będzie błogosławił temu złemu systemowi błogosławił, więc z nim też jest walka. Wiecie co? No, może przyjdzie czas i dojrzeję do tego, żeby nagrać film, w którym dzielę się doświadczeniem modlitw uwolnienia. Ja się jeszcze tego boję. Może jeszcze kilka lat na to potrzeba, żebym wam opowiedział. Co słyszę od ludzi opętanych, gdy. Gdy uczestniczę w modlitwach uwolnienia czy w egzorcyzmach, tutaj też trzeba być ostrożnym, żeby się znowu na tym nie skupić. Są też pewne normy kościoła, które trzeba przestrzegać odnośnie tego. No i pewną wrażliwość, że nie wszystko mogę powiedzieć, bo są pewne tajemnice osób. Może dojrzeję do tego i, 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 do tego, i to też gdzieś tam kiedyś poruszę. Trochę z tego korzystam już podczas różnych różańców prowadzenia. Rzeczywistość jest bardzo realna, demoniczna, bardzo realna. Ja to doświadczam niemalże codziennie. Bardzo realne to jest. Ale nie skupiajmy się na tym zbyt mocno. Proszę Was o to. I błogosławie. Posprawdzajcie tutaj różańce, które Wam się powyświetlają. I chyba przyjdzie subskrypcji tu będzie. To tak zmieniając temat. Jak udostępnisz, załapkujesz to. Powoduje, że dobro się roznosi i ten film, jeśli uznasz, że on jest dobry. Amen.